Mamy daną funkcję f od x. f od x to jest funkcja x kwadrat. No i teraz wiemy, że wykresem tej funkcji jest parabola. Ja tutaj może szybko narysuję kawałek tej paraboli. Interesuje mnie akurat w tym zadaniu, tutaj tylko dodatnia ćwiartka, kiedy x i y są dodatnie. I w tym kawałku wykres tej, tej funkcji wygląda tak. Tutaj mamy wierzchołek paraboli, i tutaj szybko, tutaj ta funkcja nam rośnie. No dobrze, no i teraz. I to, co mnie tutaj interesuje w tym filmie, to jest pole pod wykresem tej funkcji od powiedzmy x równego 1 do x równego, tutaj 2, 3, do x równego 4. Czyli interesuje mnie pole pomiędzy wykresem tej funkcji osią x, a tymi prostymi y x równe 1 i x równe 4, czyli pole tego zakreskowanego kawałka. No i nie interesuje mnie przybliżone pole, przybliżona wartość, tylko interesuje mnie dokładna wartość tego pola. No to, żeby to obliczyć, to wiemy, że trzeba obliczyć całkę. Trzeba, trzeba obliczyć całkę oznaczoną od 1 do 4 z tej funkcji f od x pod dx. No i teraz, dlaczego to tak jest? No można to jakoś tak heurystycznie uzasadniać, że tę całkę możemy sobie wyobrazić jako granicę takich sum. Tutaj moglibyśmy podzielić ten przedział na takie małe kawałeczki. I taki paseczek, powiedzmy, że miał, będzie miał wysokość. Będzie miał wysokość taką, jak jest wartość funkcji, a szerokość będzie miał taką malutką delta X. I tutaj w tym zapisie właśnie to DX, to ma przypominać, to delta X to jest jakby szerokość tego paseczka, F od X to jest wysokość tego paseczka, a tutaj ten znak całki. To jest takie rozciągnięte s, które ma nam przypominać, że to się bierze z granicy sum. Granicy takich sum, jakbyśmy podzielili to na skończoną liczbę, liczbę takich pasków, a potem byśmy brali coraz cieńsze i coraz cieńsze, no to w granicy dostajemy właśnie całkę. Tak jest zdefiniowana całka. No dobrze, ale teraz przypomnijmy sobie podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego, które mówi, że jeżeli taką całkę oznaczoną chcemy obliczyć, to wystarczy znaleźć wartości funkcji pierwotnej do f na końcach przedziału. Czyli jeżeli f ma funkcję, funkcję pierwotną, czyli f jest pochodną, jest pochodną jakiejś funkcji. Jest pochodną i funkcja, której ona jest pochodną, oznaczymy sobie przez duże f od x. Czyli ta duża, to duże f od x, ta funkcja jest pochodną funkcji f. Jest pochodną funkcji f od x. No dobrze, no to musimy teraz odgadnąć, jaka jest ta funkcja pierwotna. No wiemy, że nasza funkcja f od x to jest x kwadrat. No to jaka będzie do niej funkcja pierwotna? No z różniczkowania funkcji potęgowej wiemy, że jak na przykład obliczymy pochodną funkcji x do trzeciej, to jest, myślę, dobry trop to jak zróżniczkujemy to, no to spadnie nam ten wykładnik tutaj, to będzie 3 razy x do potęgi drugiej, czyli prawie dobrze. Tylko ta trójka to jest niepotrzebna. No ale to oznacza, że trzeba podzielić przez trójkę obie strony tej, tej równości. Jak podzielę, no to widzę, że t że do x, x do trzeciej przez 3, pochodna takiej funkcji, to jest właśnie x kwadrat po podzieleniu. No właśnie, możemy to sprawdzić, jak różniczkuję x do trzeciej, to... To to jest 3 razy x do drugiej, trójki się skrócą i dostanę x kwadrat. Czyli widzimy, że to jest ta funkcja pierwotna f od x. Dobrą funkcją pierwotną do x kwadrat jest funkcja x do trzeciej przez 3. Dobrze. No to teraz mogę tutaj obliczyć tę całkę. Tak jak mówiłem, z podstawowego twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego wiemy, że to jest różnica wartości tej funkcji pierwotnej na końcach przedziału, czyli to jest f od 4 odjąć f od 1. Czyli możemy obliczyć teraz, że ta całka od 1 do 4 z x kwadrat dx to się równa. No i tutaj często się stosuje takie oznaczenie, że tutaj napiszę wzór tej funkcji pierwotnej, czyli x do trzeciej przez 3 i to jest w granicach, dolna granica jest 1, górna, górna granica jest 4. Czyli teraz muszę obliczyć właśnie. Może weźmy to kolorami oznaczmy, teraz muszę obliczyć to, czyli wartość tej funkcji dla czwórki, czyli wstawiam tej czwórkę za x. No to to będzie 4 do 3 to jest 64 podzielone przez 3. I teraz muszę od tego odjąć wartość tej funkcji w jedynce, czyli odjąć. Jak za x wstawię 1, to mam 1 trzecią. Czyli, jak odejmę te ułamki, no to mam 63 trzecie. No a to akurat da się podzielić i to wyjdzie mi dokładnie 21. Czyli widzimy, że tutaj to pole pod, pod wykresem tej funkcji jest równe dokładnie 21. I obliczyliśmy to korzystając z podstawowego twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego, obliczając taką całkę oznaczoną. W ten sposób, że znaleźliśmy funkcję pierwotną i obliczyliśmy różnicę wartości tej funkcji pierwotnej na końcach przedziału całkowania.